Prezes PiS jest bliskim krewnym jednego z twórców soku z buraka. Dalszym kandydatki KO na prezydenta ustalił badacz. Co ukrywa sztab Kidawy? Brzmi tytuł na okładce najnowszych sieci. Prorządowy tygodnik ujawnia związki kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta z twórcami profilu sok z buraka, który ostro krytykuje PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ustaleniami tygodnika od kilku dni żyją sprzyjające PiS media. Okazuje się jednak, że Kaczyński i jeden z administratorów profilu Marcin Mycielski to dość bliska rodzina. Ustalił to genealog dr Marek Jerzy Minakowski, autor bazy potomków Sejmu Wielkiego. Ich najbliższym wspólnym potomkiem jest Stanisław Olszowski, zmarły w 1736 roku. Dla Kaczyńskiego jest dziadkiem z 6 razy dodanym przedrostkiem praw. W przypadku Marcina Mycielskiego przedrostek trzeba by pomnożyć 8 razy. Prezes PiS jest więc dla Mycielskiego kimś w rodzaju ciotecznego dziadka. Genealogiczne ich pokrewieństwo jest dość bliskie, wyjaśnia Minakowski. Co na to Mycielski? To dowód, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Niestety prezes jest w niej taką czarną kaczką. Szkoda, że mieszkając w Brukseli muszę się regularnie tłumaczyć z takiego kuzyna, mówi Rzeczpospolitej. Inaczej sprawę widzi europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Bardzo wielu Polaków jest ze sobą spokrewnionych kilka wieków wstecz. Skoro tak jest, powinna obowiązywać zasada znana w wielu tradycyjnych rodzinach. Mianowicie, że młodszy słucha starszego, żartuje. Ciekawe te powiązania naszego prezesa. Dajcie znać, czy waszym zdaniem to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, czy to tylko gówno burza medialna. Tymczasem kliknij ten film, a zobaczysz, że prezes może trafić na banknoty. Arrivederci.